Jest tak zwany finał awantury dla zasiłki socjalne dla przyjezdnych. Następnie przyjrzymy się, jak tam na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. Następnie raport o budżecie na ochronę zdrowia. A na koniec, koniec z abonamentem. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym jak zawsze o 6.30, 18.00 macie najnowsze newsy z kraju, ze świata. Ja już nie przynudzam, lećmy od razu z pierwszym tematem. Musimy tutaj na początku, myślę, wprowadzić pewne doprecyzowanie, które no, gdzieś tam w szeroko rozumianej opinii publicznej jest w pewnym stopniu rozmywane. Intencją europejskiego systemu azylowego jest harmonizacja przepisów i procedur, ale nie ustalanie jednej kwoty świadczeń przysługujących cudzoziemcom we wszystkich państwach członkowskich, wyjaśnia Jakub Dudziak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wirtualna Polska zapytała, czy Polska ponosi już wydatki związane z nową dyrektywą azylową Unii Europejskiej. Urząd do Spraw Cudzoziemców odniósł się do politycznej dyskusji w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącej ustanowienia wspólnych norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Część przepisów weszła w życie 12 czerwca. Prawicowi politycy, m.in. były europoseł Jacek Sariusz-Wolski, komentował, że ujednolicenie oznacza, iż Polska zostanie nakłoniona do wypłacania osobom poszukującym schronienia takich samych zasiłków socjalnych jak w Niemczech. Świadczenie na rzecz osoby przybywającej ma być podobne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Niemczech wynosi ono około 500-600 euro. Kiedy dodamy do tego wyżywienie, mieszkanie i możliwość połączenia rodzin, to wychodzi, że u nas taka rodzina 2 plus 2 będzie miała dochód około 10 tysięcy złotych, alarmował Jacek Sariusz-Wolski w rozmowie z portalem wpolityce.pl. Dyrektywa azylowa nie podaje konkretnych kwot pieniężnych, jakie mają otrzymywać cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Każde państwo członkowskie może zatem decydować o wysokości przyznawanych świadczeń zgodnie z realiami ekonomicznymi i własną specyfiką, wyjaśnia tymczasem Jakub Dudziak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Nowe przepisy stanowią, że państwa członkowskie mogą swobodnie organizować swoje systemy przyjmowania. Świadczenia materialne oraz opieka zdrowotna mają natomiast zapewniać osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową odpowiedni poziom życia, stwierdził, wskazując na treść artykułów 19 oraz 7 dyrektywy. Każde państwo członkowskie może zatem decydować o wysokości przyznawanych świadczeń zgodnie z realiami ekonomicznymi i własną specyfiką, dodaje Dudziak. Podkreśla, że stawki świadczeń dla polskich azylantów reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2023 roku. Tu nie ma żadnej zmiany. Status uchodźcy przyznaje się cudzoziemcom. No cóż, jeśli tak już bardzo chcą tych zasiłków, to w całej Unii Europejskiej powinny być takie same, tak? Bo wówczas ograniczyłoby to migrację między krajami, aczkolwiek serio, najlepiej byłoby po prostu zabrać te zasiłki, wtedy nie mieliby oni już dłużej powodu do przebywania na terenie Unii Europejskiej. Najgorzej, że imigranci już dostają wyższe zasiłki od niektórych Polaków. Ludzie na emeryturze po wielu latach dostają marne grosze, podczas gdy uchodźcy tak zwani nie mają tego problemu. Nie muszą nawet pracować w naszym kraju. Nigdy nie odpłacili żadnej składki na fundusz emerytalny, nie mówiąc już o zdrowotnym, a do służby zdrowia nie dość, że mają dostęp, to jeszcze dużo bardziej od Polaków jej potrzebują. Polacy no są tutaj jakby nie było troszeczkę, że tak powiem, na sucho. Wiecie co na sucho, może nie będę mówił dokładnie. Powinniśmy być beneficjentami paktu migracyjnego, tak mówił Tusk, więc jak mamy nie przyjmować migrantów, podczas gdy za nieprzyjęcie pojedynczej osoby mamy dostawać karę, bo jak inaczej niż karą nazwać to, że mamy zapłacić 20 tysięcy euro dla kraju, który przyjmie takiego osobnika do siebie za nas. Czyli albo przyjmujemy do kraju potencjalnie niebezpieczne osoby, albo takie, które nie będą chciały pracować i zadłużamy nasz kraj jeszcze mocniej, albo no, płacimy hajs. No przecież mamy wybór. Sikorski to uważa, że jest to w ogóle super rozwiązanie i nie ma żadnego problemu. Zaraz będzie u nas jak w Stanach Zjednoczonych, tylko że tam mogą używać wiadomo czego, jeśli stanie się wiadomo jaki incydent. A my jesteśmy bezbronni jak taka Francja czy Niemcy. A co do ujednolicania, to póki co jest to jedynie nakłanianie, bo każde państwo członkowskie może decydować o wysokości przyznawanych świadczeń zgodnie z realiami ekonomii kraju, jak to powiedział Dudziak. No ale faktycznie to tylko wtedy,
mogłoby mieć sens, bo gdybyśmy mówili o ujednoliceniu całkowitym, że w każdym kraju dostaje się tyle samo, no to oczywistym jest, że uchodźcy, imigranci braliby te kraje, w których koszty życia są po prostu najniższe. Za to już krążą pogłoski, że nie stać nas na taki 800+, na przykład. Ciekawe, czy nie zrezygnują z jednego, żeby dolać w inne miejsce, opłacalne dla Polaków, znaczy nie opłacalne dla Polaków, a opłacalne dla osób kochającej wspólnoty europejskie. Lećmy dalej. Ukraina rozpoczyna dzisiaj historyczne negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Polska, reprezentując również Francję i Niemcy, przedstawi wspólne stanowisko trzech państw. Wołodymyr Zełenski dołączy do spotkania na odległość. Jak podaje RMF FM, to pierwsze oficjalne posiedzenie międzyrządowej konferencji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE. Polski minister do spraw europejskich, Adam Szłapka, w imieniu trzech krajów podkreśli znaczenie tego dnia dla Ukrainy i Unii Europejskiej. Szłapka ma wyrazić uznanie dla Ukrainy za godny podziwu postęp w spełnianiu warunków niezbędnych do rozpoczęcia rokowań. Ministrowie zaobserwowali te postępy osobiście podczas wspólnej wizyty w poprzednim tygodniu. Ukraina przeprowadziła reformy w czterech obszarach: wymiarze sprawiedliwości, ograniczeniu wpływów oligarchów, walce z nieprawidłowościami finansowymi oraz prawie mniejszości narodowych. Te reformy są tym bardziej godne podziwu, biorąc pod uwagę, że zostały wdrożone podczas trwającego sporu z Rosją. Dzisiejszy dzień oznacza początek stopniowego przyjmowania przez Ukrainę dorobku prawnego UE. To wiąże się z ambitnymi reformami, które Ukraina musi nie tylko przyjąć, ale także wdrożyć. Trzy kraje podkreślają, że droga do członkostwa nie będzie prosta, ale jest konieczna. Nie ma konkretnego horyzontu czasowego dla akcesji Ukrainy do UE. Ministrowie trzech krajów przypominają, że proces akcesyjny opiera się na zasługach. Dzisiaj Ukraina świętuje, bo negocjacje członkowskie są dla niej szansą na zreformowanie kraju i postęp cywilizacyjny. Ukraina o członkostwo w Unii przystąpiła w lutym 2022 roku. W czerwcu tego samego roku uzyskała status kraju kandydującego do UE. W grudniu 2023 rozpoczęto negocjacje akcesyjne. Czy jeśli Ukraina faktycznie przystąpi do Unii Europejskiej, czeka nas trzecia światowa? No niekoniecznie, bo państwa Unii mogą wesprzeć Ukrainę militarnie, ale wcale nie muszą, więc raczej jasna będzie ich decyzja w sprawie, biorąc pod uwagę dbałość o własne bezpieczeństwo. Inaczej sprawa wyglądałaby, gdyby ten kraj dołączył do NATO, ale to się nie stanie, bo Putin wszystko bacznie obserwuje i nie dopuściłby do takiego zabiegu. Dlaczego? No Ukraina według wielu ekspertów ma być tym bezpiecznym pasem między NATO a Rosją. No i prezydent Rosji wkurzył się na natowskie wojska robiące ćwiczenia na Ukrainie i podkreśla, że walczy z nazi i wiadomo czym na F. Jest to jedne z głównych powodów wybuchu konfliktu po stronie Ukrainy, ale oczywiście nie jest to jedyny powód. Ponoć Ukraina robi postępy w sprawie spełniania warunków, żeby przystąpić do Unii Europejskiej. Może, że są w trakcie konfliktu z Rosją, faktycznie im w tym nie pomaga. Jednakże póki co nie osiąga dostania się do Unii Europejskiej warunków, bo warunkiem do przystąpienia jest m.in. brak konfliktu z innym krajem. Ciągle tak chwalą się zmniejszaniem korupcji, podczas gdy no, z jednej strony ją gaszą, a wychodzą z drugiej strony inne zabiegi korupcyjne na jaw. Ukraiński system sprzyja korupcji, manipulując opinią publiczną, wywierając wpływ na proces legislacyjny, sprawując kontrolę nad rządem, a także posiadając przedsiębiorstwa satelickie. No i to właśnie jest dokładnie cała Ukraina. Tam jest naprawdę bardzo dużo do zreformowania, a w stanie konfliktu raczej nie jest to do zrobienia. Wszystko tylko się cofa. Lećmy dalej. Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest ministra zdrowia Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry. Izabela Leszczyna, minister zdrowia, stoi przed ogromnym wyzwaniem, a dokładniej niedoborem w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Z raportu, do którego dotarł Business Insider Polska, wynika, że w ciągu najbliższych trzech lat w ochronie zdrowia zabraknie nawet 158,9 miliarda złotych. Tyle pieniędzy trzeba będzie dodać do systemu, by pacjenci mieli gdzie się leczyć i nie musieli czekać w długich kolejkach.
szpitale już odczuwają brak finansowania i nie chodzi tylko o głośny przypadek Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Business Insider dotarł do raportu zatytułowanego Luka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa 2025-2027. Jego autorzy Bernard Waśko, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2019-2022, obecnie dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny, Sławomir Dudek, były dyrektor w Ministerstwie Finansów, obecnie prezes Instytut Finansów Publicznych, oraz Wojciech Wiśniewski i Łukasz Kozłowski, eksperci Federacji Przedsiębiorców Polskich, ostrzegają przed trudną sytuacją finansową w ochronie zdrowia. Przedstawiciele szpitali, z którymi rozmawiano, już odczuwają braki w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Media ostatnio obiegła informacja o Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, którego dług wynosi 110 milionów złotych, więc musiał zaciągnąć pożyczki w parabankach. W trudnej sytuacji finansowej może się jednak znaleźć znacznie więcej placówek. Na początku czerwca portal Rynek Zdrowia alarmował, że szpitale nie otrzymują pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia za tak zwane nadwykonania i świadczenia nielimitowane. I ten zespół operacyjny stricte powołany ściśle do tego, żeby monitorować. No nie dość, że kolejki do NFZ są cholernie długie i ludzie potrafią konać czekając na leczenie, to jeszcze teraz brakuje więcej funduszy. No powinni zająć się chyba jakąś reformą zdrowotną i poprawić to wszystko, zamiast zajmować się często głupotami, podwyższaniem podatków zupełnie z od czapy, no bo przecież na NFZ składki wzrosły kilkukrotnie od Polskiego Ładu. I co? To właśnie miało uzdrowić system ochrony zdrowia, a się okazało, że no gówno zrobiło. Lewica wychodzi z założenia, że aby poprawić sytuację w opiece zdrowotnej, trzeba koniecznie podnieść składki zdrowotne. No to się dokładnie stało. Czy koniecznie trzeba podnosić te składki w takim razie? Może warto byłoby się zastanowić, co z niemałymi i tak już pieniędzmi, które dostają. Szpitale korzystają z publicznej kasy, która nie jest szanowana i wydawana jest po prostu na lewo i prawo. Na przykład Tusk wydał 3 miliardy na TVP, a miał nie wydawać nic, tylko właśnie na ochronę zdrowia. I co? No i gówno. Zamiast tego powinno to pójść chyba na zadłużone już i tak szpitale. Na przykład jeden ze szpitali dostał karę za niewykonywanie zabiegu usuwania ciąży. No nawet lewica uważa to za niezbyt fair, bo nie mieli odpowiedniej dokumentacji do przeprowadzania zabiegu, więc karygodne jest karać ich w takiej sytuacji. No ciężko będzie nam jednak osiągnąć jakąkolwiek poprawę, kiedy wiemy, że w wypowiedziach Tuska widać wiele sprzeczności, o których zresztą mówimy zarówno na tym kanale, jak i na kanale Ani na BNB Extra, czy na A to Ciekawe, czy w sądach ulicznych na kanale Co Mówią. No i serdecznie zapraszam Was na te wszystkie kanały, rzecz jasna. Ale czy kiedykolwiek szpitale nie były zadłużone? Zaraz okaże się, że zacznie brakować nam jeszcze bardziej lekarzy, bo zaczną odchodzić z pracy, no nie mogąc pracować w takich warunkach i przeniosą się na świadczenie usług zwyczajnie prywatnych. Aczkolwiek z racji darmowych studiów lekarskich mają wymóg pracy w Polskiej Służbie Zdrowia przez ileś tam lat. Z drugiej strony, co jeśli zaczną rezygnować już w trakcie studiów? No właśnie. Lećmy dalej. Wystarczy, proszę Państwa. I teraz zdradzam patent, jak abonamentu nie płacić. Ministerstwo Kultury zaprezentowało założenia nowej ustawy medialnej. Proponuje zakończenie abonamentu, Rady Mediów Narodowych i nowe zasady wyboru władz mediów publicznych. Media publiczne powinny gwarantować dostęp do rzetelnych informacji, a ich misja koncentrować się na kształtowaniu postaw obywatelskich i upowszechnianiu szeroko pojętej kultury, pisze na swojej stronie Ministerstwo Kultury. Ogłasza również projekt nowej ustawy medialnej. Założeniem, które wzbudzi najwięcej emocji, jest najpewniej zakończenie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ustawa proponuje w zamian przyznawanie co roku środków w wysokości 0,09% produktu krajowego brutto. Wprowadzenie stałej kwoty finansowania pozwoli na zmniejszenie ilości reklam w telewizji publicznej i skupieniu na misji. Stopień realizacji misji publicznej będzie podlegał ocenie społecznej i kontroli ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która powinna zostać zreformowana. Czytamy w uzasadnieniu. 0,09% produktu krajowego brutto
konto może na pierwszy rzut oka wydawać się niewielką kwotą. Pamiętajmy jednak, że produkt krajowy brutto Polski w całości to trudna do wyobrażenia kwota. W roku 2023 w cenach bieżących wyniósł 3,4 biliona złotych. 0,09% z tej kwoty to nieco ponad 3 miliardy złotych. Jest to więc zalegalizowanie obecnego stanu. Abonament płaciło coraz mniej osób, a wpływy były niewystarczające. W roku 2022 wpływy abonamentowe dla TVP to niecałe 300 milionów złotych. W ubiegłym roku Prawo i Sprawiedliwość planowało uzupełnić ku 2000 publicznych o 3 miliardy złotych. To dokładnie tyle, ile przysługiwałoby mediom według nowej ustawy. To prawda, no Polsat i TVN oczywiście są jak najbardziej tam dostępne. No widzicie, no Tusk mówił, że to już koniec z finansowaniem telewizji, podczas gdy jeśli co roku przeznaczał te, będzie 3 miliardy na telewizję, to wydawał czas na nią znacznie więcej niż PiS, kiedy przejął legalnie telewizję. No nie powinniśmy chyba finansować w ogóle takiej telewizji z finansów publicznych, jeśli jest propagandówką partii rządzącej. Telewizja mogłaby się sama finansować i rozwijać. Przecież mają w telewizji reklamy i masę propagandy, którą nie każdy chce oglądać, ale no, na pewno wielu by za to zapłaciło. A finansować ją musi państwo. Telewizja powinna być prowadzona przez kogoś, kto umiałby się nią zająć i sprawić, że będzie niezależna i w pełni rozwijająca się. Ale to jest raczej takie czcze gadanie.